No i stało się! W końcu! Beautiful life, beautiful. Co tam? Dzień dobry. Jedziemy, jesteśmy już w busie, taksówkobusie do... Na Kolantę, czyli na wyspę, na której będziemy spędzać nasze święta. Ej, tak się nie możemy doczekać, ale to już wiecie, bo wam mówiliśmy. I w ogóle to jest czad, no, zarezerwowaliśmy sobie właśnie transport w naszym hotelu, gościu przyjechał punktualnie, wszystko. Dokładnie. Nie? I jeszcze właśnie zawsze jest tak, że jeżeli rezerwujesz przez jakąś agencję, czyli no po prostu też przez hotel, to oni pobierają jakąś prowizję. Natomiast sprawdziliśmy, że jeśli chcielibyśmy iść na przystanek autobusowy, czy dworzec autobusowy, gdzie mielibyśmy kupować te bilety, no to różnica ceny wychodziłaby jakieś, no, 50 bachtów na osobę, czyli 5 zł, a dworzec autobusowy był ho daleko, nie? Tomek, ty to sprawdzałeś. A tak to mieliśmy po prostu od spod drzwi odbiór. Z naszymi plecorami, to plecakami, no to fajnie. No, jedziemy busem, bo jeszcze można było płynąć promem, co byłoby mega super doświadczeniem, ale stwierdziliśmy, że sobie tak odraczamy, dozujemy tę przyjemność. Teraz też będziemy dwa razy płynąć promem, tyle, że będziemy w samochodzie. Poczekaj. Ale tutaj jest taki super klimat, bo tutaj jest tak wietrznie i już czuć, że to jest nadmorski klimat, nie? Już czuć. Tego i też w ogóle takiego strasznie fajnego pana w naszym hostelu poznaliśmy, który nam bardzo dużo pomógł, właśnie doradził nam, żebyśmy jechali drogą lądową zamiast promem, że jest szybciej, wygodniej. Bo ma prowizję. Tak. Dobra, no to kończymy, bo już ludzie wchodzą, bo w ogóle też właśnie, no ten busik, no to on zbiera też ludzi po wszystkich okolicznych hotelach, więc no nie tylko po nas przyjechała. Więc dobra, kończymy, jedziemy, nie? Tak, dokładnie tak. Widzimy się na wyspie. A w ogóle jeszcze wam tak powiemy, że sobie zarezerwowaliśmy taki zarąbisty domek na plaży. Zobaczcie. Powiedzieliśmy sobie, że ten tydzień świąteczny ja nie liczę budżetu. A? Tak, ja tak sobie powiedziałam właśnie dzisiaj rano. Nie liczę, bo wiecie co? Ten tydzień świąteczny chcemy spędzić właśnie w wyjątkowy sposób, bo to są nasze pierwsze święta razem jako małżeństwo. Nie wiem, czy wiesz, Tomasz. W końcu, podczas naszej podróży dookoła świata, jest to nasze drugie morze dopiero. Ale coś czuję, że dopiero teraz się zaczną morza. To już nie odpuścimy, oj, nie? Tak, super. Taka woda jest ciepła. Idziemy coś wszamać i kurde, kupić synie strój. I będziemy pluskać się cały dzień. I całą noc. I w ogóle cały czas. No jak tam? A jemy, jemy. I pijemy piwetko. No. To kończymy ten dzisiejszy dzień. Dokładnie tak, już po zachodzie słońca. No to do jutra. Do jutra.